Cześć kochani, dziś serdecznie zapraszam Was na nową serię na moim kanale. Będzie to seria Mini Life, czyli minimalizm w moim życiu. Bardzo się cieszę, że zaczynam tą serię, ponieważ temat minimalizmu jest mi bardzo bliski. Ostatnio mam małego fioła na tym punkcie i zauważyłam, że również Wy jesteście zainteresowani, ponieważ kiedy robiłam rewolucję w mojej szafie, to byliście bardzo zainteresowani tym tematem. I niejedną osobę zmotywowałam do wyrzucenia jakichś nieużywanych ubrań z swojej szafy, więc bardzo się cieszę, że mam tutaj jakiś pozytywny wpływ na Was, bo ja uważam, że minimalizm to jest taka filozofia, która naprawdę ułatwia życie, dzięki której po prostu wszystko staje się łatwiejsze, prostsze i zyskujemy zyskujemy taką większą przestrzeń w naszym życiu. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy mam taką dużą przestrzeń wokół siebie, która nie jest zagracona przedmiotami i do tego dążę, bo w naszym życiu jest tak, że im dalej w swoim życiu jesteśmy, to często coraz to więcej rzeczy zbieramy. Wiecie, jak to jest, kiedy się przeprowadza człowiek, to w ciągu kilku lat jest w stanie tyle przedmiotów nazbierać, że później już nie wystarczy dwa razy przejechać autem i przenieść jakieś rzeczy, tylko już po prostu w pewnym momencie jest potrzebny duży samochód dostawczy. Tak to jest, że każdy z nas ma trochę w sobie takiego chomika. Jedni mają więcej, inni mają mniej, ale każdy z nas gdzieś tam ma zakorzenione takie troszeczkę zbieractwo. Ja również gdzieś to zbieractwo mam. Ostatnio zauważyłam, że na przykład mimo tego, że lubię raczej pozbywać się rzeczy, nie gromadzić, to mam taką torbę, w której gromadzę takie torebki prezentowe, wiecie, jak są takie ładne torebki z jakimiś nadrukami pięknymi. Jak dostaję w nich prezenty, to często ich nie wyrzucam, bo naprawdę niektóre są tak urocze, że no aż się prosi, żeby sobie zostawić coś takiego i później ewentualnie komuś przekazać w tym kolejny prezent. Więc no tak już mam, że to zbieram, ale muszę tutaj... Uzbierało mi się dosyć dużo takich świątecznych torebek, których mam za dużo, więc będę musiała zrobić tam selekcję. No ale widzicie, tak? Wydawało mi się, że staram się raczej nie gromadzić, a tutaj gdzieś tam jakiś obszar jest. Ale dobra, nie o tym miałam mówić. No zacznę od tego w ogóle, skąd to się u mnie wzięło, że zaczęłam interesować się minimalizmem. Myślę, tak się zastanawiałam i myślę, że to wszystko zaczęło się jakieś półtora roku temu, może dwa lata temu, kiedy to byłam na wakacjach w Egipcie, tygodniowych wakacjach i zabrałam ze sobą bagaż 14 kilo. Wiem o tym, bo jak leciałam samolotem, no to te bagaże są ważone i zawsze z zainteresowaniem zaglądam, ile tam tych kilogramów jest. Po tych wakacjach zauważyłam, że sporo rzeczy, które ze sobą zabrałam, w ogóle z tej walizki nie wyciągnęłam. Były to jakieś ubrania, buty, w których w ogóle nie chodziłam, w ogóle były mi niepotrzebne. I tak sobie uświadomiłam, no po co ja to właściwie zabrałam ze sobą, że tak naprawdę wcale nie potrzebuję tak dużo rzeczy ze sobą brać, tak dużą ilością przedmiotów się otaczać. No tak właściwie zabieranie tych rzeczy tam było pozbawione sensu. Rok później, kiedy pojechałam na kolejne wakacje, tym razem to były wakacje do Tajlandii, to już nie były wakacje z biura, to były wakacje, które sami sobie organizowaliśmy. I było tam dużo przemieszczenia, dlatego nie chciałam ciągnąć za sobą sporego bagażu. I muszę Wam się pochwalić, na dwa tygodnie wakacji zabrałam ze sobą jakieś 7, może 8 kilo bagażu. Byłam z siebie mega dumna. Już Wam, osoby, które oglądają mnie na bieżąco, już może słyszały tą historię, ale naprawdę wtedy sobie uświadomiłam, że ja wcale nie potrzebuję aż tylu przedmiotów. I to było dla mnie, taki punkt przełomowy, w którym uświadomiłam sobie, że tak naprawdę w naszym życiu gromadzimy sporo rzeczy,
gromadzimy je tylko dlatego, bo chcemy je mieć, bo wszędzie, wiecie, ten marketing działa, żyjemy w takiej erze konsumpcjonizmu, gdzie chce się ciągle coś kupować, ciągle coś mieć. Oglądamy na YouTubie różne youtuberki, które prezentują jakieś wspaniałe kosmetyki i chce się to wszystko nabywać, bo też chcemy to mieć. Czasami nawet nie potrzebujemy tego, ale po prostu tak nam się to podoba, że to kupujemy, bo sam ten proces nabycia tego jest tak fajny, że zapominamy później o tym, że to mamy używać, a wydajemy na to pieniądze. Marnujemy często pieniądze na różne jakieś nieprzemyślane zakupy i w pewnym momencie można się obudzić w swoim życiu w takim momencie, gdzie stwierdzamy w pewnym momencie, w takim momencie pięknie, gdzie stwierdzamy, że właściwie jest mi to niepotrzebne, właściwie to wydałam na to zbyt dużo, bądź wydałam na to zbyt dużo pieniędzy. I ja uświadomiłam sobie, że na przykład nie chcę kupować za dużo ubrań, bo w skali roku, jakbym tak sobie podliczyła, ile kiedyś wydawałam na ubrania, czy tam buty, czy wiele jakichś rzeczy, takich nieprzemyślanych zakupów, to sumując to wszystko, można sobie tak pomyśleć, że zamiast tych przedmiotów mogłabym pojechać na bardzo fajne wakacje. I taką filozofię wyznaję, że lepiej jest nie kupować za dużo, w ogóle nie kupować rzeczy, które nie są konieczne do kupienia, które nie są jakoś mega potrzebne, i po prostu za te zaoszczędzone pieniądze jechać gdzieś na wakacje, na jakieś wakacje życia, bo powiem Wam, w życiu tak naprawdę najważniejsze są chyba chwile, tak jak w tej piosence. Najważniejsze są takie wspomnienia, szczęście, emocje. To jest w życiu naprawdę mega fajne i to będziemy wspominać, a nie tam to, że kiedyś kupiłam sobie sukienkę, w której byłam gdzieś tam na jakimś balu. Tak kontynuując, po tamtych wakacjach, po tym Egipcie, zatem po tej Tajlandii, zaczęłam coraz to bardziej starać się ograniczyć ilość przedmiotów w moim życiu. Nawet było już, doszło do tego, że tam codziennie gdzieś tam o tym myślałam, co by tu wyrzucić, czego się pozbyć. Czytałam sporo blogów o minimalizmie i powiem Wam, że my naprawdę w życiu nie potrzebujemy dużo rzeczy. Teraz chciałabym Wam wspomnieć o filmie, którego tytułu nie pamiętam. Nie jest to film, który widziałam w całości, ale idea tego filmu była fantastyczna, bo człowiek w tym filmie w pewnym momencie postanowił wszystkie swoje rzeczy, wszystkie, spakować do magazynu i każdego dnia mógł wyciągać tylko jedną rzecz z tego magazynu i tak naprawdę uświadomił sobie, że szczęście w życiu nie dają przedmioty, a ludzie. Ale z takich w ogóle, z tych ciekawostek, takie podstawowe rzeczy, jakie on tam wyciągał, to wiecie, gdzieś tam jakieś ubranie, ale wiadomo, jak już tam miał jakieś ubranie, to później na przykład jaką niesamowitą radość dało mu to, kiedy przyciągnął do swojego mieszkania materac, żeby móc się fajnie wyspać. Naprawdę wiele nie potrzebujemy w życiu, żeby być szczęśliwi. A często jest tak, chciałabym tutaj podkreślić, zauważyć taki problem, że jak zbieramy coraz to więcej rzeczy, to zaczynamy potrzebować jakichś mebli, żeby te rzeczy przechowywać. I czasami jest tak, że mamy na przykład duży, piękny pokój, który stopniowo zaczyna zagracać się jakimiś meblami, w których przechowujemy rzeczy. A tak naprawdę przechowujemy w nich rzeczy w jakichś kartonach, gdzie zastanówcie się, ile razy mieliście tak, że otwieracie gdzieś jakąś szafę i wyciągacie z niej karton i przed otwarciem nie jesteście w stanie powiedzieć, co tam jest. Ja miałam tak niejednokrotnie, nawet dzisiaj złapałam się na takim jednym kartonie, gdzie zastanawiałam się przed otwarciem, co ja tak właściwie tam mam. Wiedziałam, że mam tam jakąś czapkę zimową. No i to na tyle. Powiem Wam, że to jest przerażające, że przechowujemy rzeczy, te przechowywanie nas kosztuje. Czasami dochodzi do tego, że mamy już tyle rzeczy, że trzeba się przeprowadzić, tak? Trzeba wynająć bądź kupić większe mieszkanie o większej powierzchni.
zapłacić za to dużo więcej niż aktualnie płacimy. A wiecie, czemu za to płacimy? Bo to jest cena naszego zbieractwa. Niejednokrotnie przeprowadzamy się do większych mieszkań, żeby po prostu się zmieścić ze swoimi rzeczami. Nie dlatego, że my potrzebujemy większej przestrzeni, tylko dlatego, że nasze przedmioty już się nie mieszczą w danej konkretnej przestrzeni i musimy im znaleźć nowe miejsce, więc tak jakby nie patrzeć, ponosimy koszt magazynowania tych przedmiotów i to jest mega przykre. Ja bym nie chciała się przeprowadzać dlatego, że mam za duże rzeczy. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dopuszczę, bo naprawdę nie warto. Nie warto marnować swoich pieniędzy na jakieś większe lokum tylko i wyłącznie dlatego, że mamy za dużo rzeczy. Lepiej te pieniądze wydawać na podróże, na rzeczy przyjemne, na czas spędzony z najbliższymi niż na przedmioty. Ale to jest moje osobiste zdanie i szanuję, jeżeli ktoś ma inne zdanie oczywiście, bo wiadomo, świat jest duży, pełen różnych opinii, więc każdy ma jakieś inne zdanie na ten temat. No i dobra, kontynuując, jak to u mnie się zaczęło, że zaczęłam pozbywać się rzeczy? Stopniowo, każdego dnia zaczęłam gdzieś tam zaglądać, zaczęło się chyba od szafy. Zaczęłam kupować w Lumpeksie, to po kilku miesiącach zauważyłam, że tych rzeczy mi przybywa. Wiecie, w Lumpeksie tanie rzeczy są, czasami naprawdę fajne perełki można wyhaczyć. I stwierdziłam, no nie, to tak nie może być. Zazwyczaj miałam taką zasadę, że jak kupuję sobie coś nowego w sklepie, na przykład jakieś nowe dżinsy, to starałam się jedną rzecz z mojej szafy wyrzucić, ale kiedy zaczęłam kupować w Lumpeksie, to tak szybko tych ubrań przybywało, że zapomniałam o tej zasadzie. No i stwierdziłam, dobra, biorę się teraz za siebie, zrobiłam sobie listę po lewej stronie. Tu macie lewą? Tak, tu macie lewą. Po lewej stronie była dokładnie wyszczególniona każda rzecz, którą kupiłam sobie w Lumpeksie, a po prawej stronie zaczęłam sobie pisać, co wyrzucę w zamian za to, że to tutaj przybyło w moim mieszkaniu. I to jest właśnie taka bardzo dobra zasada, rada, porada, żeby jak nie chcecie zagracić swojego życia, mieszkania, to fajnie jest, przynosząc coś do mieszkania, coś z tego mieszkania również wynieść. Jacyś tacy już naprawdę mega minimaliści mają taką zasadę, że jedna rzecz przychodzi, na przykład dwie wychodzą albo trzy. Dla mnie to na razie jest nie do pomyślenia, ale raczej nie chcę w takim kierunku zmierzać, ale jest to fajna zasada, żeby nie było tak, że ciągle coś przynoszę i mam tego za dużo. Oczywiście minimalizm, wyrzucanie, pozbywanie się przedmiotów wiąże się z tym, że czasami jest nam naprawdę ciężko się czegoś pozbyć, bo na przykład wydaliśmy na coś dużo pieniędzy, dlatego warto się następnym razem przy zakupie zastanowić, czy ja naprawdę tego potrzebuję, czy naprawdę jest to niezbędne. Ja jak na przykład coś kupuję, to zawsze długo się zastanawiam. Zastanawiam się, czy jest mi to bardzo potrzebne, bo może jest to tylko chwilowa zachcianka i najlepiej jest w ogóle zrobić tak, żeby to coś odłożyć i przyjść za miesiąc i do tego sklepu i wtedy zdajemy sobie sprawę, że na przykład właściwie tego nie potrzebujemy, że to była tylko chwilowa zachcianka, że chciałam na przykład kupić sobie tą kurtkę, ale mam już 5 innych kurtek w szafie i jest mi to niepotrzebne. Powiem Wam, że w obecnych czasach konsumpcjonizmu, wysokiego konsumpcjonizmu, bardzo dużo rzeczy po prostu kupujemy, bo na chwilę obecną marketing już jest na takim poziomie, że bardzo łatwo jest się wciągnąć w taką pułapkę i kupić coś, czego nie potrzebujemy. Najlepszym sposobem, żeby unikać nabywania niepotrzebnych rzeczy, jest omijanie sklepów. Kiedyś pracowałam w Silesia City Center i zawsze jak kończyłam pracę, to musiałam przejść obok tych wszystkich sklepów i niejednokrotnie kończyło się tym, że coś tam sobie kupiłam. Jak już opanowałam wychodzenie z tej pracy i po prostu szłam tak, starałam się nie patrzeć na boki, nie zaglądać do sklepów, nie kupować niczego, to
Był ten problem, że jako pracownik sklepu, pracowałam wtedy i w Kropie, i w Chaosie, dostawałam takie zniżki pracownicze. To było 40% zniżki. Czasami naprawdę mogłam kupić mega tanio jakieś fajne rzeczy. Niektóre z tych rzeczy mam do teraz. Nie powiem, że te wszystkie zakupy były jakieś takie naciągane, wymuszone, ale z zakupami to jest tak, że jak macie jakąś promocję, zniżki przede wszystkim, zniżki to jest, czasami to jest zło. Macie sytuację, że coś kosztuje 100 zł, a wy możecie to kupić za 40 zł i myślicie sobie, jeee, zaoszczędziłam 60 zł. Nie, ty wydałaś właśnie 40 zł. Może to nie jest jakaś tam straszna kwota, ale czasami kupujemy coś, bo jest akurat przecenione i to jest główny powód, dla którego to kupujemy. I później to leży. Niejednokrotnie miałam też tak, że coś kupiłam i to leżało, i później raz tylko to założyłam, a przez to, że to leżało, mi się to znudziło, i bo wcale tego na przykład nie potrzebowałam, dlatego to leżało, więc wydawałam niepotrzebnie pieniądze. Więc teraz się cieszę, że to opanowałam i że w jakiś sposób radzę sobie z tymi pokusami. Staram się po prostu nie chodzić do sklepów zbyt często. Oczywiście chodzę czasami, jak były wydarzenia, że to się przeszłam i kupiłam sobie coś, na przykład tą bluzkę. Czy mam dla Was jakieś wskazówki z radzeniem sobie z pozbywaniem się rzeczy? Tu, jeżeli chodzi o ubrania, odsyłam Was do filmu. W opisie będzie link. Jak radzić sobie z pozbywaniem się ubrań? Czasami trzeba po prostu sobie w głowie pewne rzeczy poukładać, zrozumieć i jakoś się tego pozbyć. Bardzo Wam polecam, na przykład, jeżeli chcecie zacząć taki proces pozbywania się zbędnych rzeczy, to zacząć je gdzieś wystawiać na jakichś aukcjach, czy na Allegro, czy na ogłoszeniach lokalnych, na OLX-ie. Polecam sprzedawanie, jeżeli się już coś nie sprzeda, to spróbować się pogodzić. Myślę, że trzeba to gdzieś oddać komuś dalej. Czasami mamy takie poczucie odpowiedzialności za rzeczy, że chcemy. Nie chcę czegoś wyrzucić na śmietnik, ale chciałabym to przekazać komuś, kto naprawdę tego potrzebuje, więc warto też czasami szukać kogoś, kto tego potrzebuje. Czasami można również na tych różnych ogłoszeniach lokalnych oddać coś za darmo i też można zaspokoić tą taką odpowiedzialność za przedmioty. Ja otwierając tą nową serię na moim kanale Mini Life, chciałabym pokazać Wam, mówić do Was o minimalizmie i pokazać Wam różne jakieś tam sfery mojego otoczenia, życia, gdzie ten minimalizm jest, jak on wygląda. Nie jest to tak, że na przykład mam tylko jedną parę butów. Nie, 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 to tak nie jest. Ale na przykład wiem, że było zainteresowanie z Waszej strony a propos kosmetyków, jakie używam, ile ich mam. Jakieś na przykład, ile mam butów. Nie mam dużo butów, nie mam dużo kosmetyków. Oczywiście, według mojej miary nie mam. Pokażę Wam to wszystko w kolejnych odcinkach. Jeżeli chodzi o ubrania, to już Wam sporo pokazywałam. Będzie za jakiś czas aktualizacja tego, co sprzedałam, i wszystko będę Wam na bieżąco pokazywać. Także całą taką aktualizację Wam nakręcę. Jeżeli jesteście zainteresowani jakąś tam konkretną sferą, czy tam, nie wiem, książkami, to dajcie mi znać. W ogóle jestem też ciekawa, czy macie tak, że czasami wpadacie w jakiś szał, otwierając na przykład jakąś szafkę i myślicie sobie, no nie, no po prostu chyba zaraz wszystko wyrzucę, bo się nie da. Ja tak mam z pewną szufladą. To jest szuflada ze stolika nocnego, którą jak otwieram, to po prostu mi ręce opadają, bo mam w niej wszystko. I nawet ostatnio przyszło mi przez myśl, żeby może po prostu ten stolik nocny sprzedać. No, muszę jakoś ogarnąć ten stolik nocny. Nie wiem, czy chcę Wam to pokazywać, co tam w tej szufladzie jest, bo tam jest wszystko. Żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy mocno narażeni na to, żeby kupować, kupować, kupować i jeszcze raz kupować. I fajnie jest to powstrzymać. Teraz jest tak, nie ma się co oszukiwać, ale wiele rzeczy jest projektowanych, tworzonych w taki sposób, żeby się po prostu szybko zużyły, czy to ubrania, czy to buty, czy to jakiś sprzęt AGD. Słyszałam o takich sytuacjach, gdzie programuje się jakieś drukarki tak, żeby po wydrukowaniu iluś tam stron
przestały po prostu działać i to jest przykre, ale tutaj chodzi głównie o to, żeby ludzie po prostu kupowali, żeby nakręcali ten rynek. Zauważcie, że kiedyś nasi rodzice, jak coś kupili, jakiś sprzęt AGD, na przykład pralkę, to ta pralka potrafiła prać przez 20 lat i nie było z nią problemu. A teraz pralki wcale tak długo nie działają, psują się. Kiedyś słyszałam o takiej historii. Wnuczka zapytała babci: babciu, jak to jest, że ty z dziadkiem jesteś tyle lat i żyjecie razem wspólnie, kochacie się i tworzycie wspaniałą parę? I wtedy babcia odpowiedziała: wiesz, kochanie, bo my urodziliśmy się w czasach, kiedy gdy coś się popsuło, to się to naprawiało, a nie wyrzucało do kosza. I teraz też tak jest. I teraz jest tak, że często, gdy coś się popsuje, to po prostu wyrzucamy to do kosza. Nie tylko mówię tutaj o przedmiotach, ale również o jakichś relacjach ludzkich. Gdy coś się na przykład w związku psuje, to czasami ludzie olewają to i wyrzucają ten związek, w przenośni mówiąc, do kosza. Więc minimalizm ma naprawdę wpływ na przeróżne sfery naszego życia, nie tylko na to, ile mamy przedmiotów wokół siebie, ale też na to, że gdy doceniamy coś, gdy kupimy sobie coś i dbamy o to, gdy się popsuje, to naprawiamy, to też ma później to jakiś wpływ właśnie na relacje międzyludzkie, że gdy gdzieś się z kimś pokłócimy, to szkoda jest wyrzucić tą relację, zakończyć tą relację, bo czasami trochę wysiłku wystarczy i można wszystko naprawić. Minimalizm to jest naprawdę fajny temat. I to nie jest tak, że ten temat podobno jest teraz modny. Nie, ja się po prostu nim zainteresowałam, bo chcę na tym etapie w swoim życiu. Uważam, że do minimalizmu dochodzi się, kiedy człowiek już osiągnął jakąś dojrzałość w swoim życiu. I właśnie chyba na takim etapie w swoim życiu jestem, gdzie uświadamiam sobie, że najważniejsi są dla mnie ludzie, relacje, emocje, jaki wiąże z tymi ludźmi, niż przedmioty, które mnie otaczają. I to jest piękne, że ważniejsze jest dla mnie to, żeby po prostu z kimś porozmawiać, iść z kimś na spacer, niż po prostu biegać gdzieś tam po galeriach i szukać nowych ubrań, czy tam siedzieć przed komputerem i grać w kolejną jakąś nową grę. I ja naprawdę wolę, zamiast kupić sobie sterty przedmiotów, wolę zaoszczędzić te pieniądze i pojechać gdzieś na jakieś wakacje życia, spędzić niesamowity czas w swoim życiu z niesamowitymi ludźmi. I moim zdaniem to jest w życiu ważne. Moi kochani, jestem bardzo ciekawa również waszej opinii, jak to jest w waszym życiu z minimalizmem, jakie jest wasze podejście do kupowania. Jestem tym bardzo zainteresowana, także piszcie w komentarzach. Jeżeli film wam się podobał, jeżeli jesteście zainteresowani tą serią Mini Life, to proszę was o łapki w górę. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!